Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. A dzisiaj otwieramy sobie księgę proroka Izajasza na pierwszym rozdziale i czytamy wers 18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze winy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Nieprawdopodobne wyznanie naszego Boga. On powiada, no przyjdźcie do mnie, a przekonamy się, co zostanie z waszych grzechów. Przyjdźcie do mnie, a doświadczycie takiej przemiany, że będziecie chodzić w zdumieniu. Drodzy bracia i siostry, w jakiego Boga wierzymy? Jaki Bóg jest Bogiem naszego życia? Czy jest to Bóg, który objawia siebie w Biblii, czy jest to po prostu Bóg, którego sobie wyobrażamy? Jakże smutny jest człowiek, który myśli, iż Bóg jest istotą, która wymaga od niego, aby nieustannie się biczował, aby nieustannie siebie karał, aby nieustannie przychodził, wyznawał swoje grzechy, te same, ciągle te same, aby chodził w poczuciu winy, aby rozumiał, że przed Bożym obliczem nie może nic uczynić, bo przecież ciągle jest grzesznikiem. Jakże smutny jest taki człowiek. Ja naprawdę z głębi serca współczuję wszystkim katolikom, bo oni właśnie zostali nauczeni wiary w takiego Boga. Musisz przychodzić do spowiedzi. Musisz wyznawać swoje grzechy. Musisz wykonać jakąś tam pokutę. Musisz, ale kiedy odchodzisz z konfesjonału, przekonujesz się, że niestety nic się nie zmieniło. Zupełnie nic. Możesz oczywiście wierzyć, że ten tak zwany sakrament, który żadnym sakramentem nie jest, oczyścił cię z twojego grzechu. Ale jakże to się stało, że za chwilę jesteś znowu grzesznikiem? Jaki sens wierzyć w Boga, który nic nie może? Który przede wszystkim nie może uwolnić cię od przekleństwa grzechu? A Bóg mówi, przyjdź do mnie, nie idź do księdza, nie idź do pastora, nie idź do konfesjonału, nie idź na pielgrzymkę, nie idź do kościoła, nie idź na konferencję. Bóg mówi, przyjdź do mnie i ze mną się prawuj, ze mną rozmawiaj i przekonamy się, czy ja rzeczywiście jestem Bogiem bez jakiejkolwiek mocy. Czy ja rzeczywiście jestem Bogiem, który nic nie może? Czy ja rzeczywiście jestem Bogiem, który będzie ci nieustannie wypominał wszystkie twoje przestępstwa? Przyjdź do mnie, bracia i siostry. Przyjaciele drodzy, rozwiązaniem naszych problemów nie jest żadna religia. Żadna religia. Czy jesteś katolikiem, czy protestantem, czy prawosławnym, czy muzułmaninem, czy też Żydem, żeby zamknąć się w gronie tych, którzy wierzą w jedynego Boga, chociaż nie w tego samego? Czy wasza religia, wszystkie te religie, które wymieniłem, czy wasza religia oczyściła was z waszych grzechów? Przecież wiecie, że to nieprawda. Wiecie, że nie. A nawet jeżeli na złość mi powiecie, że oczyściła, to wy wiecie, i ja też wiem, że w głębi serca czujecie się winni i nie wiecie, co z tym zrobić. I nie macie żadnej nadziei na to, że cokolwiek się stanie. Otóż chcę wam publicznie powiedzieć, wam wszystkim, że rozwiązaniem naszych problemów jest osoba, a nie system religijny. Osoba. I ta osoba mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. A będziemy prawować się. Przyjdźcie do mnie, przedstawcie mi swoje winy. Przyjdźcie do mnie, wyznajcie mi swoje grzechy. A zobaczycie, że odejdziecie wybieleni. A zobaczycie, że wasze dusze będą jak śnieg czyste. Nawet gdybyście przyszli z zakrwawionymi rękami. Nawet gdyby wasze dusze były tak brudne, że nie byłoby dla was nadziei, ani w waszych oczach, ani w oczach jakichkolwiek ludzi. Jakaż była nadzieja dla zbrodniarzy niemieckich, kiedy w 1945
1905 roku stanęli przed sądem w Norymberdze. Jakoż mieli nadzieję? Żadnej. I ludzki sąd skazał prawie wszystkich na śmierć. Ale tego się publicznie dzisiaj nie mówi. Chociaż kiedyś się mówiło o tym publicznie. Pracował z nimi amerykański pastor. I wielu z tych zbrodniarzy niemieckich odchodziło na szubienicy z sercami czystymi jak śnieg, ponieważ powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W ludzkich oczach byli zbrodniarzami i ponieśli słusznie należną im karę, ale w oczach boskich, ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, stali się czyści. Oj, jak wielu ludzi będzie zadziwionych tym, kto w krainach niebieskich zostanie przez nich napotkany. Jak wielu będzie zdziwionych, nie znajdując tam tych, których spodziewają się znaleźć. Drodzy bracia i siostry, naszą nadzieją jest osoba, osoba Jezusa Chrystusa, a nie nasze teologie, nie nasze zasady, nie nasze religie, nie nasze przykazania. To wszystko przeminie, to wszystko zniknie, to wszystko zostanie rzucone do otchłani, nic z tego nie zostanie. Zostanie to, co zostanie uratowane przez Jezusa Chrystusa. Przyjdź więc do Jezusa, taki jaki jesteś. Nie pytaj się ludzi, czy możesz. Nie pytaj księży ani pastorów, czy możesz. Przyjdź taki, jaki jesteś. Może jesteś największą bandytą, który wie, że jest winny. Może tak jest. Jeżeli jesteś człowiekiem mafii, może jesteś człowiekiem, który po prostu zajmuje się zabijaniem ludzi. Ale słyszysz to, co do ciebie mówię. Pamiętaj, że mówi do ciebie teraz Bóg. Przyjdź do mnie, a ja oczyszczę cię z twoich grzechów. Nic z tych grzechów nie pozostanie. Przyjdź i wyznaj mi je. Nazwij je po imieniu. Nie wstydź się. Nie lękaj się. Nawet gdyby ci przez usta nie mogły przyjść, nazwij je po imieniu. Nazywając je po imieniu, przekonasz się, jak strasznych rzeczy dokonałeś w swoim życiu. I tym bardziej będziesz zdumiony, kiedy okaże się, z jak lekkim sercem odejdziesz sprzed Bożego oblicza. Nie słuchaj tego aceranka do końca. Przerwij i padnij na kolana i pokutuj. Być może jest to ostatni dzień twojego życia. I być może jest to ostatnie wezwanie Boga do ciebie. Posłuchaj raz jeszcze, co Bóg mówi. Choćby twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, zbieleją jak śnieg. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Nieprzypadkowo jest mowa o tym, że one będą czerwone czy purpurowe. To zaiste nie jest biel. Ale co ciekawe, właśnie czerwona czy purpurowa jest krew. I ona czyni to, co brudne, czystym. To krew Jezusa, przelana na krzyżu Golgoty. Ona się lała również za twoje grzechy, ale tylko wiarą możesz sięgnąć po zbawienie. Czy jesteś gotowy? Jeśli jesteś gotowy, to znaczy, że Bóg w tobie zaczął swoje działanie. To znaczy, że Bóg cię przyprowadził też do tego aceranka. To Bóg cię przyprowadził, abyś był uratowany. Nie przejmuj się tym, co powiedzą ludzie. Przejmij się tym, co mówi Bóg. Przed tobą jest wieczne życie, święte i czyste. I Bóg postanowił cię tam doprowadzić. Upadnij więc na kolana. Wyznaj swoje grzechy. Jeżeli jest to prawdziwe wyznanie, polecą łzy. Choćby tam gdzieś głęboko w twoim sercu. Może przez długie godziny nie będziesz mógł wstać z kolan, ale niech Bóg uczyni w twoim życiu to, co chce uczynić. Jeszcze raz powiadam. Właściwie to nie ja mówię, ale Biblia to mówi. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg by ci nie przebaczył. Nie ma takiego przestępstwa, za które Jezus by nie umarł. Nie ma takiego zła, za które Jezus by nie mógł złożyć swojej ofiary. Niech dobry Bóg okaże ci łaskę. Wchodź na drogę, którą ci niebo otwiera i ciesz się radością zbawionego człowieka. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.